Dzisiaj zaprezentuję Wam boksa, którego wykonywałam na 50 dla pewnej pani. Tak się to prezentuje z zewnątrz. Tutaj mamy taką zdobioną pokrywkę z kwiatem papierowym, listkami i taką dekoracją wykonaną z błyszczącego papieru, który przypomina troszkę taką, taki metalizowany wygląd. No, ja Wam powiem, że teraz ostatnimi czasy to jest dosyć popularny efekt. Wszędzie złocenia. Tutaj akurat mamy w kolorze takiego różowego złota ścianki wykonane z papieru w kolorze takiego, takim ziemistym, tłoczonego, flokowanego, tak sobie to położę. I też właśnie widać takie te elementy złocenia. Tak to jest wewnątrz, a zaraz Wam zademonstruję, jak się taki boks prezentuje wewnątrz. Ten boks, tutaj się nie zdziwcie, ma nie wypisane życzenia. Tutaj życzeniem klientki było, że sobie własnoręcznie wypiszę, natomiast ja te boksy mogę wypisywać, już od razu drukować Wam te życzenia, także tutaj pozostawiam pole do wyboru. Oczywiście każdy może być inny. Robię również kieszonki, do których lubicie wsadzać po prostu pieniężne prezenty, jeśli są to boksy na przykład komunijne, na chrzest, czy też na śluby, bardzo popularne. A teraz zaprezentujemy, co tam w środku się kryje. Raz, dwa, trzy, dadam! I tak to właśnie wygląda. Sobie wyostrzę troszkę. Tutaj mamy taką ramkę wykonaną z tekturki z dedykacją, personalizowane imieniem, jubilatki. Na kolejnej ściance mamy tak. Właśnie na takim papierze złoconym z dekoracją. Na środku tort urodzinowy z dekoracją taką kwiatową. I tutaj mamy kwiaty. Również są elementy złoceń. Dekoracja taka ażurowa. I tutaj tego tak może nie będzie widać, ale ukryte są takie malutkie perełeczki. Do tego pokrywka. Całość się prezentuje tak. Jeśli ktoś miałby ochotę takiego boksa zamówić, czy to dla swojej mamy, cioci, może dla babci na jubileusz, albo na jubileusz ślubu rodziców, to zapraszam do kontaktu. Znajdziecie mnie na Party Cards Shop na Facebooku, Instagramie.